Pedro, postać, której poświęcenie pozostaje w cieniu bardziej ikonicznych bohaterów, takich jak Ace czy Białobrody. Bohater trzeciego planu, który oddał swoje życie, by Słomiani mogli kontynuować swoją podróż. Czy rzeczywiście pamiętamy o nim tak, jak na to zasługuje? Jaki naprawdę był Pedro? Co pchało go do tak heroicznego czynu? I jaką rolę odegrał w życiu Karot? Zanurzymy się dzisiaj w jego charakterze i odkryjemy, co go motywowało. Zapraszam do oglądania. Klasycznie w filmie o postaci zaczniemy sobie od jego umiejętności, a jest o czym opowiadać. Pedro, jak na postać trzecioplanową, jest bardzo silny. Spokojnie sobie radził z oficerami średniego szczebla u Yonko, jak Baron Tamago, z którym można powiedzieć, że wygrał aż 2 walki. Świadczy o tym nagroda za głowę w wysokości 382 milionów berry za głowę. Oczywiście spora część tej nagrody pewnie była podbita przez niego samego, ponieważ poszukiwał poneglyfów. Ale to nie zmienia faktu, że jest sprawnym szermierzem posługującym się obydwiema rodzajami haki i również elektrycznością z uwagi na fakt, że jest on minkiem. Przy czym warto pamiętać, że był prawą ręką Nekomamushiego i kapitanem piratów Noxa. Czyni to z niego doświadczonego watażkę. Spokojnie odnajdywał się w trudnych sytuacjach i wiedział, co w nich postępować. Pokazuje to on podczas infiltracji zamku Big Mom, gdzie potrafił się włamać i ukrywać swoją obecność. Wykazuje to też jego sporą odporność na stres. Jednakże, jako także jaguar, wykorzystywał w walce swoje pazury czy ogon, dzięki któremu również latał. Prezentował także niesamowitą zwinność i skoczność. Generalnie Pedro, gdyby był dłużej w fabule i nie był on na skraju śmierci, mógłby spokojnie się jeszcze bardzo rozwinąć. Pedro był dosyć prostym z charakteru wojownikiem, o silnym poczuciu obowiązku, lojalności i determinacji. Był poważny, zrównoważony i oddany każdej sprawie, w którą się angażował. Przede wszystkim był gotów do wielkich poświęceń, co udowodnił swoim heroicznym wysadzeniem się w powietrze przeciwko załodze Big Mamy. Ale posiadał również ogromne doświadczenie życiowe, ponieważ sporo już przeżył jak na swój młody wiek. Chociażby poświęcił swoje oko, by uratować swojego przyjaciela przed śmiercią. Jednak, gdy trzeba było, to Pedro nie ufał nawet miłej z początku Pudding. Pedro można określić jako bardzo dobrego przyjaciela, który się zawsze o ciebie troszczy, aczkolwiek wobec obcych jest nieufny czy wręcz wrogo nastawiony. Więc gdy przyjdzie co do czego, będzie on pragmatykiem i choćby po trupach uratuje swoich przyjaciół, a wrogów zabije bez mrugnięcia okiem. Przy czym miał też bardzo łagodną naturę. Dla przykładu był on dla Karot mentorem i opiekunem. Ich relacja przypominała relację starszego brata z młodszą siostrą, co widać w trosce, jaką Pedro okazywał wobec Karot. Pomagał jej się rozwijać, uczył odpowiedzialności i rozwijał u niej umiejętności bojowe. Pedro chciał, aby Karot była gotowa na trudności, jakie przed nimi stoją, a jego poświęcenie głęboko wpłynęło na jej rozwój emocjonalny i dojrzałość. Karot widziała w Pedro wręcz wzór do naśladowania, którego nie sposób zastąpić. Pedro był także osobą o głębokim poczuciu obowiązku i wiary w nadejście tzw. nowego świtu. Wierzył, że załoga sumiennego kapelusza odegra kluczową rolę w zmianie świata, co było jego główną motywacją do działania. Widocznie Pedro kierował się filozofią przekształcenia ciemności czy nocy w nadzieję lub światło, więc widział Słomianych jako tych, którzy przyniosą nowy, lepszy świat czy po prostu nowy świt. Dlatego, gdy doszło do walki z Big Mom, Pedro postanowił poświęcić swoje życie, aby dać załodze Luffy'ego szansę na ucieczkę i kontynuowanie podróży. Jego decyzja o poświęceniu była wynikiem zarówno osobistych przeżyć, jak i wiary w przyszłość. Pedro już wcześniej stracił oko, próbując zdobyć poneglyfy, a jego życie było naznaczone przegranymi. Wiedział, że jego czas jest ograniczony, ale widział w załodze Luffy'ego nadzieję na ostatnie
ostateczny sukces, którego sam nie był w stanie zrealizować. Widzimy to chociażby po tym, gdy Brook zdobył poneglyfy. Pedro zatem poświęcił się, detonując ładunki wybuchowe, aby umożliwić Sumianym ucieczkę z niebezpiecznej sytuacji. Jego ofiara była kluczowa, ponieważ dała załodze szansę na kontynuowanie misji odbicia San Diego. Bez jego poświęcenia załoga mogłaby nie mieć szans na wydostanie się z opresji, co miałoby katastrofalne konsekwencje dla dalszych przygód. Jego działania przypomniały całej załodze, że ich misja ma globalne konsekwencje, a ich sojusznicy są gotowi oddać wszystko, aby im pomóc. Ta ofiara uświadomiła Luffy'emu i innym, jak wielkie nadzieje i oczekiwania pokładają w nich inni. Czego przykładem jest Carrot, młoda wojowniczka Minków, głęboko poruszona poświęceniem swojego mentora. Jego śmierć była dla niej bardzo bolesna i stała się silnym motywem napędowym w dalszych jej działaniach. Jego poświęcenie w praktyce zainspirowało ją do dalszej walki i w ten sposób Carrot szybko zrozumiała wagę misji, w której się oni wszyscy znaleźli. I to nie jest zabawa dla dzieci. Zatem z determinacją zaczęła walczyć u boku Słomianych, chcąc kontynuować dziedzictwo Pedro. Więc autodestrukcja Jaguara symbolizuje przejście przez noc, czyli trudności, ofiary i walkę, aby świat mógł ujrzeć nowy świt, co ma oznaczać odrodzenie, nadzieję i zmiany na lepsze. Pedro, jako przedstawiciel plemienia Nox, po łacińsku Noc, sam stwierdził, że ich misją, jako strażnika u boku Nekomamushiego, jest działalność w ciemności, by doprowadzić do nowego świtu. Jest to zatem metafora całej podróży Luffy'ego, który zmierza ku celowi, czyli odkrycia prawdy o tym świecie i zdobyciu One Piece'a, czyli aż do przewrócenia aktualnego porządku na świecie, który najprawdopodobniej doprowadzi do nowej ery. Pedro, poświęcając się dla tej misji, staje się uosobieniem tej filozofii. Ciemność musi zostać pokonana, aby nastał nowy dzień. Podsumowując, Pedro był zdolny do poświęcenia, ponieważ wierzył, że to jest jego rola w przyniesieniu nowego świtu. Był zainspirowany głównie Rogerem, który sam mu powiedział, że każdy ma swój czas. Jego działania miały ogromne znaczenie dla załogi Słomianego Kapelusza, umożliwiając im dalszą ucieczkę i dążenie do ich własnych celów. Carrot, jego uczennica, przejęła jego wiarę i zyskała nową determinację po jego śmierci. A symboliczne znaczenie świtu, o którym mówił Pedro, odnosi się do zmiany i nowego porządku, co jest jednym z głównych motywów w One Piece, o którym Oda regularnie przypomina.